Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego filmu na moim kanale i moi drodzy, dzisiaj zagram sobie The Binding of Isaac Afterbirth plus na bez modyfikacji. Dzisiaj kontynuujemy 3 000 000%, boże jakie szybkie wejście. O, oh, let's go. Okej, na samym początku wam przypominam, że jest coś takiego jak diabeł.shoplo.com, czyli nasz sklepik, w którym możecie kupić sobie koszuleczki, także zostawcie taktyczną łapę w górę, wejdźcie do sklepu i zostawcie suba, jeśli jeszcze nie subujecie. Ha, mam się dziwny humor. Mam się zajebiście dziwny humor. I gramy dzisiaj Azazelem. Dlaczego gramy Azazelem? Diabeł, ty cioto, znowu wybrałeś najprostszą postać. Nie znowu, praktycznie w ogóle nią nie gram. Ale zagramy dzisiaj Azazelem, dlatego że chcemy szybko w miarę skończyć tego rana. Bo słuchajcie, niedługo będziemy mieli już odblokowanego Gridiera, więc będziemy się zajmować Gridierem. Dzisiaj chcę zaoszczędzić jak najwięcej golda, więc wydaje mi się, że Azazel będzie idealną postacią do tego, żeby tego golda jak najwięcej zaoszczędzić, bo jest on po prostu najprostszy. I brakuje nam to z 20-30 golda do tego, żeby zapełnić maszynę do 500 golda. Od 500 golda mamy odblokowanego Gridiera, więc już brakuje naprawdę bardzo mało i dzisiaj tym się zajmiemy. Więc od następnego odcinka najprawdopodobniej będziemy mogli już grać normalne gridiery, a nie jakieś obsrane gridy dla biedaków. I w końcu będzie lepszy boss. Jeśli ktoś nie wie, co to jest gridier, gridier to jest cięższy grid, po prostu. W którym mamy nowego bossa, dużo cięższego. I ogólnie taki hard mode, tylko że na gridzie, o. To jest najprostsze chyba wytłumaczenie. Chociaż raczej wątpię, żeby ktoś jeszcze nie wiedział, co to jest Gridier Mode. No i jeśli nie wiedział, to już wie. Także cacy, lecimy. Oj! Nie dla psa. Pięknie. No co ty, gościu? Ja latam. Nie ma typie szans, żebyś mnie tyknął. Nice. Ciebie też? O, easy. Boże, jakie granie z Zelem na gridzie jest pięknie proste. Cacy, boże, let's go. Zero healtha straconego, niczym się nie przejmujesz. Po prostu ciśniesz do przodu. That's what I like. Okej, mamy tutaj do Zita do wyciśnięcia. Niekoniecznie chcemy tego Zita. Możemy sobie 3 golda wrzucić, czy chcemy 3 golda. Przydałby się jakieś hapsy przed bossem, przed Devil Dealem. I wydaje mi się, że to będzie fajne, żeby sobie zrolować, żeby rzeczywiście jakiegoś healtha docisnąć. Boże, on schodzą naprawdę na strzała, to jest piękne uczucie. Siema, diablie! Dobra, teraz to strzeliłem. Jeź! Jeź! 3 golda będą się wrzucić do maszyny, żeby, słuchajcie, ją zrolować, więc to zrobimy. Raz, i dwa, i trzy, i cztery. I ty kurwa, dziadu, tyle żeś pola. One life, respawn with full health. Zjebałem. Ha! Nie, no, zjebałem. Nieważne. Oj, Jezus, Marian. Skrzeniłem. Ha! Jestem totalnie gałganem. Dobra, i tak idziemy na... Uee! Nieważne. Teraz już na pewno Devil Dealka nie weźmiemy. Chyba, że będzie coś ciekawego. Godnego zdechnięcia. Jeśli coś takiego będzie, to wtedy mogę się pokusić. Kurczaki! Nie. Nie biorę nic. Nie biorę nic, pierdzielę to. Could be better. Zajrzyjmy sobie tutaj. Daj mi Soul Hearta, co? O, super. Nic nie ma ciekawego, lecimy niżej. Od razu otwieramy sobie pokój po prawej stronie i wchodzimy do normalnego pokoju. Zobaczymy, jak to pyknie. Chociaż za zelem raczej mówię, problemu większego nie będzie. Raz bez dostaliśmy. Ale to z mojej głupoty, więc not bad. Kluczyk, tak, chcemy kluczyk, zdecydowanie. I otworzymy ciebie. Siema. Okej, shooting in one direction increases your fire rate. Okej, rate. Alright, mate. O, magic mushroom, let's go! 12,6 damage'a. Jeśli coś nie spadnie na strzała, to będę bardzo zdziwiony. Hello? Hello? Cieś. Elko. O, no, ma friendo, come on. Open mouth, bo jest, jest. Cacy? Not for dog. Pięknie, next. Nie dla psa. Ha!
Naprawdę! Ale głupio wlazłem. Holy shit. Holy moly. Nara. Piknie. Bossy możemy klepać? W sumie można poklepać te bossy. Czy my chcemy coś tu rolować? No w sumie też można. W sumie też można. Dawaj mi na razie zwykłego bausa. Do widzenia. Jak ja lubię, jak coś na strzała schodzi. To jest coś pięknego po prostu. Co my tu mamy? O, you fucking girdy. I hate ya. Około! Dobra, nice. Devil Deal 5 minut. Drugie piętro nam schodzi. Czy to jest pindol? Nie. Bobo. Siup! Ty, dziad prawie na mnie wskoczył. One zazwyczaj nie wskakują na ciebie. Do widzenia. Z jednej strony mamy tam Fire Raid Up'a, mamy od Masteroma. Nie, od Masterom tak. Ale czy chcemy z niego korzystać? Raczej chyba nie. O, prawie w niego wszedłem sam. To było głupie. Angel Room. Holy shit! Nice! Holy Mantle! Jeden z najrzadszych itemów w grze. I Black Card za darmo. Cacy. O, 30 golda. Czy my chcemy tutaj to rolować? Raczej niekoniecznie. Raczej nie chcemy chyba. Chyba sobie to olejemy, po prostu zejdziemy niżej. Na tym piętrze również nie zbierzemy dodatkowego itemku. Tak jak mówiłem, raczej będziemy oszczędzać tutaj. A, nie dla psa. Na itemach, żeby móc jak najwięcej wpłacić do maszyny. Zobaczymy, jak to pyknie. Trzecie piętro. Let's see. Okej, Lil Steven. Nie jest dragiczny łobag. Nie jest dragiczny. Gościu, z czym do ludzi? Please, come on. Strzeliłbym sobie tutaj jakiegoś kluczyka. I tak zrobię, jak najbardziej. Kluczyczek. Trochę lipa. Trochę lipa. Chociaż to duży damage zadaje, więc ewentualnie możemy się pokusić o to. Ale... no średnio bym powiedział raczej. Dobra, i tu już musimy raczej sobie te itemki przerolować. Mam skin, nie no, kurwa. O, jest za siódemkę coś. Health up. Tears up. I health up, okej. Mamy trzy healthy, więc teraz jeśli będziemy mieli Devil Deala, to możemy go sobie na spokojnie wykorzystać. Ten Tears up też nam się bardzo przyda, bo Tears up jest Tears upem, ale każdy lubi Tears up. To było zajebiście głupie zdanie. Masło myślane. Shit! Strzelaj. Do widzenia! U nie! Pięknie, elo. Złabarze, te teraz ćwoki. Jeszcze jeden, bogaż je dziadu. Aaaa, tu masz pussies! I called it, fuck! Gra jednak słucha. Izek. Cacy. Bossy. Też raczej bezproblemowo. Hello. I do widzenia. Jeden za nami, go next. Little gish, znaczy nawet nie little, tylko gish po prostu. Bup. Do widzenia. Mamy trzy healthy, oczywiście, że chcemy chodzić na Devil Deala w tym momencie. Jest. Siup, do widzenia. Kombo. Mam Holy Mantle jeszcze, gościu. To ty mi nic nie zrobisz aktualnie. Ale nadal, coś potrzebujemy lepszego tutaj. Dead Cat. No dobra. Co mam nie wziąć, jak wezmę? Horera. 10 healthów? Better. Of course, jest. Speedball, to jest strzykawek, a strzykawki my lubimy. No i health up oczywiście też weźmiemy. No i następną strzykawkę też weźmiemy i zaraz będziemy mieli spół na Thunderfings. Thunderfings już niekoniecznie chcę wziąć. To jest Thunderfings, dobrze pamiętam? Health up, ale speeda nam. You can crush rocks docelowo. Nie wiem, czy to jest fajne, czy to jest opłacalne. W ogóle nawet nas nie stać. Więc myślę, że już nasza
nasze wątpliwości zostały rozwiane. Cacy, trochę mamy dłuższy zasięg teraz na laserze i bardzo dobrze, bo zasięg jest very cacy. Łumbik wylatuje na rejon. No kurwa, nie mam klucza. Dobra, mam 6 golda, więc D6. A tu mam klucze za darmo. Czym jesteś? Range downem, kurwa. Najgorsze, co mogło mi się trafić, chyba było, bo dostałem range'a i już mi spadł. Scatter bombsy could be better, caffeine pill could be even better. Amnesia. Wielkie mi rzeczy, kurwa. Strength, okej. Dobra. Nie ma, od razu palę. Do widzenia. No, shit. Na. Do widzenia. O kurwa, dobra. Zleciał polimantyl, więc trzeba uważać. No nie chcemy dostać. Łeeeep! Szkoda helpa po prostu. Pussies. To jest crossfire pussy, także... No przelewka z Herę. Nic tu nie będzie przelewane. Do widzenia, znowu. Hop! Widzicie, tak trzeba wydymać gościu tutaj. Chodź! Zara, cię tu baitation, gościu, leżysz, pięknie. Bossa od razu możemy skakiwać, już mogę sobie Holy Mantle zresetować, żeby nie było później. Ała, jakiegoś. O, jak teraz na przykład prawie. Dobra, jeden leży. I drugi raczej też. Pięknie. Wychodź! Łe! Bardzo easy boss. Bardzo, bardzo easy boss. Very good, very good. Resetujemy Holy Mantle i bijemy od razu tutaj. Co to było? Szczerze nie spodziewałem się tutaj serducha matki. Nie. Chodź na dół, piczo. Diet, to nie jest dobre. Do widzenia! Oej! Ale ładnie! Bez damage'u to przeżyłem. Myślałem, że chociaż raz pysk dostanę. Betrayal, no come on. To nie jest dobry item. O, ale to już są fajne rzeczy. A, ty nie jesteś fajny, zdecydowanie. Betrayala na 100% nie bierzemy. Ja teraz pytanie, czy chcemy się tam D6 bawić? A, chust. Niech będzie. Storz energy, pilmy jak dobra, to odpada już. To już starczy. Mamy 5 bomb, więc możemy sobie tych dziadów tutaj wysadzić. Bop. 7 golda do przodu, więc werycacy. I możemy iść niżej. Tak mi się wydaje. Ewentualnie możemy sobie rzeczywiście porolować tam machinę tymi bomberkami. Mogłem szukać też secret roomu. Whatever, komu się chce to robić. Tak naprawdę jesteśmy w Shiolu już. Zleci naprawdę to szybko. No. To tak. Jak najbardziej. Dobra, Mr. Mega też już niech będzie. Nie jest tragiczny. Mr. Dolly. Przypyrtoli. Dobra, go. Nie wiem, czy już nie mam maxa przypadkiem zrobionego. Kurwa, mamy maxa zrobionego. Ajajajaj. Ale dał mi trochę range'a, więc okej. Pamiętaj, żeby nie brać już więcej tych tier zapów. Kurde, to jest mega, o Boże. Ajajaj, scatter bombsy. Fuck my life. Stressful life. Pięknie. Ty kurwa dziadu. O, niewidzialny skurwisyny. Mat mi bra! O Jezu! Really nigga! Come on!
Już ten kutafix. Strzelając laserem. Do widzenia. Siema. O, tego się nie spodziewałem. Za dużo herfa Bartek traci. Co ty odpierdalasz w ogóle? E! Ogarnij dupę. Do widzenia. Do widzenia. Nie. Dobra, nie ma pytań. Głupie stracone 2,5 miliarda helfa na tych bossach. No ale to nic, to nic, to nic, to nic, to nic. Bartek, dasz sobie radę, jesteś duży chłopak. Proszę bardzo, to jest monstro, dwójeczka. Teraz będę do siebie laserami. Szkoda, że się nie bijacie z tym. Było całkiem fajne, jakbyście się sami mogli ranić. Dawaj, skikaj, bo i tak wiem, że zaraz mi na łeb skoczysz. You do this every time, everything. Konie, dobra. Dwa razy monstro dwójeczka to nie jest przyjemny. Rzecz do grania, kurwa, tak myślałem, że właśnie się spierdzielę. Totalnie spierdzieliłem tyle helfa na tym piętrze, że to jest kosmos. Zbyt chojrakowo podszedłem do tego. Siema, dobra, black karty, chociaż tyle mi się zwróciło. Jest in plus. Jest in plus. Zobaczmy co tutaj. O kurwa. Wheel of Fortune. Wheel of fuck you. A, i teraz tak. I teraz tak. Kurwa. Dobra, zobaczmy. Tutaj nic nie bierzemy na tym piętrze. Mam 45 golda, ale sobie to olejemy. Zejdźmy sobie niżej. Mamy naładowaną dwa razy D6. Więc jest cacy. To jest ostatnie piętro, więc kurde, tutaj nie możemy za dużo hajsu wydać. Ale jak najwięcej musimy zebrać, słuchajcie, tego. Jak najwięcej musimy zebrać i... tego, helfa. Boże, nie musi wstawić. O kurwa. No tak, scatterbombsy, ale 10 golda mi tu dotknęło, więc... werycacy. Come on, goldzik, nie? Why not? O! O, o! Kurwa! Squeezy. Rolik. Chaos! Dzień dobry. Jak Chaos, to dzień dobry. Satanic Bible, bateria kolejna. Też jest jakieś wyjście. Pytanie, czy chcemy jeszcze sobie troszeczkę jakiegoś damage'u zebrać, czy nam tyle starczy. Dobra, porolujemy sobie to jeszcze trochę. Mam nadzieję, że uda nam się samego Grida pokonać. O kurwa. Nieprzyjemna sytuacja, że tak szybko straciłem. O, ja pierdolę. Ja powiem wam, że nie jest przyjemny ten pokój. Zdecydowanie. Nie należy do przyjemnych. Nie należy. Kurwa, jeszcze. Kurwi, syny! Wynocha mnie stąd. Spierdalaj z mojej ziemi. Dzięki. No, trochę herfa to straciłem, zdecydowanie. Dobra, bossy teraz. Bossy i na pewno będziemy chcieli sobie pójść tutaj, żeby zrobić Devil Dealka. To jest w sumie taki master trochę. Co to, jeden conquest jakby miał... What? Jeszcze raz się z czymś takim chyba spotkałem. Żeby dwa conquesty miały jedno życie. Ciekawe. Ciekawa rzecz, naprawdę, bardzo ciekawa. Dobra, debil. O, tego Maćka trzeba tu strzelić. Pokaż ryj. O, jest was dwóch! Fuck me! Znowu taka sama sytuacja, bo jakby mieli podzielone życie, ciekawe. Albo ich po prostu tak równo zbijałem, nawet się nie skapnąłem.
Devil Deal. I tutaj się zaczyna zabawa, moi drodzy. Tutaj się zaczyna zabawa. Let's go, baby. Półtorej damage'u, jak najbardziej. Najpierw Growth Hormones, które daje nam spuna i daje nam dodatkowy damage. Tylko debil by tego nie wziął. To daje nam health upa, więc cacy. Szkoda, że później tego nie użyłem. I teraz weźmiemy sobie Death Touch, który daje nam penetrative shota i dodatkowy damage up. Zmniejszając nam troszeczkę docelowo... co nam zmniejszając docelowo? Tears upa, ale tym się raczej nie przejmujemy. Dobra, możemy sobie ścisnąć spację tutaj raz i mamy... Kurde, mamy... Cube of Meat, więc sobie to weźmiemy. Gapiego nawet tu nie ma co świrować. Dobra, weźmiemy jeszcze 1,40 golda w miarę. 36 golda docelowo na wrzucenie mamy i tak będziemy musieli chyba zostawić. Miejmy nadzieję, że nam się uda, chociaż z tym damage'em raczej większego problemu nie będzie. Ewentualnie mamy jeszcze, słuchajcie, bomby. Możemy z tych ćwoków tutaj powyjmować jakimś cudem może goldziszcze. Nie dasz mi nic, prawda? Chamie, prostaku najgorszy. No ale ty będziesz szczęśliwy, nie? 2 golda. Ostatnia bomba. Zostanie sobie bombę, zostawię na wiśniaków, którzy będą na dole. Zobaczymy, jak to pyknie. Ty też mi trochę golda jeszcze dasz w przedsionku. Tak jak sądzę. No, dokładnie. To nawet całkiem sporo. Tych wieśków też możemy tutaj pierdolnąć bomberką. No niestety mi golda nie dali. 46 golda docelowo do wrzucenia, więc nie ma tragedii. Używamy sobie strengtha, który dodaje nam jeszcze więcej, słuchajcie, tego. Range'a, a my robimy range'a, szczególnie w takim wypadku. O nie, bied. Dobra, 5 golda do przodu. Steam Sale, jak zwykle, dopiero na bossie. Dzięki, gro. Jesteś kochana, czy tam zjebana? Nie wiem, już się myli trochę. No, nie możesz mnie uderzać, gościu. Bo to źle się skończy, muszę tego golda zbierać, bo on się będzie z niego leczył. Tak być nie będzie. Dobra, jesteś w połowie. W sumie to cac. Niedobrze, niedobrze, kurwa, bardzo niedobrze. To nic dobrego nie wróży, jeśli będę dostawał tak w pysk. No, jeszcze się wyleczył. Skurwisyn. Za dużo golda tu poszło. Ale mamy naszego pomagiera. Bartek, uspokój się. Dobra. Musimy zacząć tu myśleć, bo zaczynam grać głupio. Strasznie głupio. Trzeba się ogarnąć. Nie mam pojęcia, co mi uderzyło. O Jezus, dobra. Lecz się, tyle co nic się to wyleczy, także... Dobra, gościu, giniesz. 37 golda mamy. No, 38. Do wpłacenia. Uda się? Łaa, nam tu brakuje 12 do 500. To very easy, gościu. You just unlock greed here. Yes, 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 yes. Very cacy. Ideolo, słuchajcie. Cały goldzik wpłacony. No i fajnie, w końcu odblokowaliśmy Gridiera, więc jest zajebiście. Ach. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie oczywiście o tym, żeby stawić taktyczną mapę w górę, subika,
I wejdźcie na diabeł.shop.com, gdzie możecie kupić bardzo ładne koszuleczki. A ja się z wami żegnam do kolejnego odcineczka z The Binding of Isaac albo czegoś innego. Pa, pa.